tytuł kursu Elementy planu medialnego. Moduł Opracowanie planu mediów. Temat Badania reklamy. Nad czym pracujesz? Czytam brief mediowy od klienta. Czy mógłbyś mi powiedzieć, czym jest brief mediowy? Jestem na praktykach dopiero od kilku dni i chciałabym się faktycznie czegoś nauczyć. Pewnie, że mogę. Kasiu, brief reklamowy to coś, co otrzymujemy od klienta. Określa on grupę docelową i jego odbiorcę. Aha, czyli w przypadku na przykład butów do biegania, grupą docelową będą sportowcy? Tak, dokładnie. Zamieszcza się w nim także treści, które nasz klient chce, aby zakomunikować odbiorcom. Mój klient to producent szamponów do włosów. I na przykład w swoim briefie zamieścił elementy kreatywne, takie jak próbki produktów. A jakie jest Twoje zadanie przy tym briefie? Ja na podstawie briefu skonstruuję media plan. Precyzyjniej określę grupę docelową odbiorców przekazu i tym podobne. I to wszystko? Niestety nie, Kasiu. Potem muszę określić decyzję dotyczącą wyboru mediów. Ponadto muszę zaproponować konkretne media. Czyli konkretne tytuły prasowe, stacje radiowe. Stacje telewizyjne, tak? Tak. Dodatkowo ważne jest dla mojego zleceniodawcy, abym określił budżet. Muszę podzielić kwoty w zależności od tego, ile i na jakie medium je przeznaczymy. Myślisz, że mogłabym Tobie pomóc przy przygotowywaniu media planu? Myślę, że przyda mi się pomoc. W międzyczasie możesz przejrzeć brief, który otrzymałem od klienta i zapoznać się dodatkowo z zagadnieniem media planu w internecie. Dzięki, Szymon. Zerknij jeszcze na ten schemat procesu planowania mediów. Rozjaśni on Tobie, nad czym krok po kroku będziemy pracować. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.